Wielce szanowny panie profesorze Alesiu Musar, wielce szanowny panie burmistrzu Krania, szanowny panie prezesie firmy MAN Słowenia, szanowna pani wiceburmistrz, wielce szanowni panowie ambasadorowie, szanowne państwo ministrowie, przedstawiciele polskiej delegacji, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni państwo. Spocztowani gospod Aleś Musar, spocztowani żupan obcine Krani, spocztowana namiestnica żupana obcine Krani, spocztowani gospod Luhagen, spocztowani wele poslaniki, spocztowane ministrice i spocztowani ministri, spocztowani przedstawniki polskie delegacje i spocztowani goście, kiste danes przyszli. Bardzo dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu wszystkich Polaków za przypomnienie i docenienie postaci naszego wielkiego poety, wieszcza narodowego Adama Mickiewicza tutaj w Kraniu, w tym parku, razem z innymi europejskimi twórcami epoki romantyzmu. U imieniu Republiki Polskiej, u imieniu wszystkich Polaków, se wami zrydno zachwaluję za to, daste postawili ta dopersni kip naszego romantycznego pieśnika Adama Mickiewicza, ki jest skupaj z drugimi sodobnymi umietniki u tym parku u obcini Krani. Dziękuję za ten pomysł, dziękuję za realizację tego pomnika, dziękuję za miejsce dla niego, a wreszcie dziękuję za sfinansowanie jego budowy. Zelo se zachwalujem za pobudo tego spomenika do persnego kipa. Zelo se was zachwalujem za izvedbo tego spomenika, kakor tudi za njegovo financiranie. Dziękuję też za dzisiejszą uroczystość i dziękuję za przypomnienie pięknych wierszy sonetów Adama Mickiewicza i France Prešerena. Tudi se zachwalujem za to današnjo proslavo prireditev in za to, da sem lahko poslušal sonete Adama Mickiewicza. Myślę, że nikt z Polski, kto będzie się przechadzał tutaj po tym parku, nie pomyli się, że jest to na pewno Adam Mickiewicz. Myślę, że nikt od Polaków, ki se bo sprechajał po tym parku, nie boi me u dwomu, daje to Adam Mickiewicz. Jest to Adam Mickiewicz na pewno i nikt się nie pomyli. Sigurno je to Adam Mickiewicz i nikcze ne Boga zamieniał z drugim. Takim właśnie go znamy w Polsce. Takoga poznamo na polskim, takszen obraz. Ale przede wszystkim znamy go nie tyle z pomników, obrazów, grafik, ile znamy go rzeczywiście z jego przejmującej, niezwykłej poezji bardzo trudnych czasów. Poznamo ga seveda ne samo iz spomenikov, slik, ampak predvsem ga poznamo na podlagi njegove poezije. Pewnie dlatego France Prešeren tak bardzo zachwycił się poezją Mickiewicza i także i Mickiewicz France Prešerena, ponieważ byli nie tylko poetami tego samego czasu, nie tylko wieszczami swoich narodów, ale byli przede wszystkim przeniknięci tymi samymi narodowymi problemami. Myślę, że France Prešeren se nauduszył nad poezją Adama Mickiewicza nie samo zaradi tego, da en in drug stabila izredna umetnika, izredna pesnika, ampak za to, da ta poezija je usebovala problemy z tego czasu. Adam Mickiewicz pisał w czasach, w których jego ojczyzny nie było na mapach. Była jego ojcowizna, była ziemia, którą nazywał swoją ziemią ojczystą, ale państwa, z którym się utożsamiał, nie było. Było rozgrabione. Adam Mickiewicz je ustwarjał u czasu, kiedy Polskę nie było na ziemi widych. On je govoril o svoji domovini, ampak to ni bila domovina neodvisna. Cierpiał straszliwie, dlatego że mimo prób odzyskania ojczyzny nie udawało się. Moskwa naówczas była silniejsza. Powstanie listopadowe Polaków w 1831 roku zostało
zmiażdżone, zgniecione przez Moskwę. Zaradi tego je zelo trpeł, ampak nismo mogli ponowno dobiti in meti nasze države, ker je takrat Moskva bila bolj močna. In vsa naša prizadevanja, vse ustaje, med njimi ta iz novembra 1831. leta, ni bila uspešna. Adam Mickiewicz o przetrwanie swojego narodu i o swoją ojczyznę, swoją poezją, swoją twórczością walczył. Podobnie France Prescheren. Adam Mickiewicz jest swoją poezją poskuszał dosyć to, bo Polska przeżywiała, klub temu, że nie była samostojna država. Podobno je delał France Prescheren. Przytoczę dzisiaj słowa wiersza innej wielkiej polskiej poetki, które pani prezydent przypomniała wczoraj w czasie naszego wieczornego spotkania. Ja bym zdaj powiedział nekaj besed naszej drugiej pesnice izredno pomembne za Poljake. To bodo besede, ki jih je tutaj včeraj rekla predsednica Republike Slovenije. Nic dva razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Nic se ne bo dvakrat zgodilo zaradi tega. Napisała Wisława Szymborska, współczesna polska noblistka. To je napisala Wisława Szymborska, ki je tudi Nobelowa nagrajenka. Miejmy więc nadzieję, że będziemy się nadal zachwycali poezją Adama Mickiewicza i France Prescherena. Upam, da se bomo stalno navdihovali in brali poezijo Adama Mickiewicza in France Prescherena. Że będziemy podziwiali ich pomniki, będziemy czcili ich pamięć. Da bomo se wspominali na nich. Będziemy wychowywali na ich poezji i twórczości kolejne pokolenia. Da bomo tudi uzgajali następne generacje, nasze otroke prav na tej poezji. Ale ponieważ nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy, że nie będziemy musieli więcej o nasze ojczyzny walczyć. Ampak, zaradi tego, da se nic dvakrat ne zgodi, upam, da nam ne bo treba se ponovno boriti za nasze domovine. Ani z bronią w ręku, ani z piórem w ręku. Niti z orożiem, niti z pisalą, z wincznikom. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą uroczystość, za ten monument. Jeszcze enkrat se zelo zachwaliłem za to današnjo prireditev i za ta trenutek. Hvala vam za te besede, hvala tudi za malo zgodovinskega utripa.